Mamy, można powiedzieć, prawie wszystko gotowe, żeby zrobić to spotkanie informacyjne z mieszkańcami, przedstawić im warunki i zasady naboru. Poza jednym, nie mamy jeszcze odpowiedzi z Banku Gospodarstwa Krajowego, a Bank Gospodarstwa Krajowego jest tutaj kluczowy dla nas, bo to do banku wystąpiliśmy o dotację z Funduszu Dopłat. W sumie staramy się tutaj o blisko 14 milionów złotych dotacji na tą inwestycję. Bank, to już widzimy po innych SIM-ach w umowie, którą będzie zawierał z gminą, wskazuje pewne warunki, które my musimy przyjąć do tych kryteriów naboru. Więc dopóki nie otrzymamy z banku stanowiska, nie jesteśmy w stanie tych zasad naboru przedstawić zainteresowanym mieszkańcom, ale tutaj proszę wszystkich o cierpliwość. Naprawdę z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich zainteresowanych poinformujemy o tym, jakie są zasady, zrobimy spotkanie informacyjne, żeby je spokojnie Państwu przedstawić, wytłumaczyć, a dopiero potem ogłosimy nabór. Ta dotacja jest dla nas niezwykle ważna, bo cała inwestycja na osiedlu Północ, jej kosztorys to 35 milionów złotych, tyle jest, taki jest koszt budowy tego bloku. Podwyższył ten koszt garaż podziemny, bo pod całym blokiem jest duży garaż podziemny, ale to był taki warunek, który postawiłem spółce. Wszyscy wiemy, jakie są problemy z miejscami parkingowymi na naszych osiedlach, które nie były budowane pod taką ilość samochodów, jakie dzisiaj mamy, dlatego ważne jest to, żebyśmy o takich rzeczach myśleli. Także z tych 35 milionów blisko 14 chcemy pozyskać w ramach dotacji, pozostała część to będzie kredyt właśnie z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz partycypacja mieszkańców, ponieważ każdy, kto będzie się ubiegał o najem, będzie musiał podpisać ze spółką umowę i wpłacić partycypację. Szacujemy, że będzie to około 20% wartości mieszkania. Ta partycypacja, jeśli ktoś by zrezygnował w trakcie z tego najmu, jest zwracana po waloryzacji, czyli można powiedzieć, że to jest taka lokata bankowa. Natomiast jeśli ktoś będzie najmował to mieszkanie przez co najmniej 15 lat, będzie potem miał prawo wykupić je na własność. Budowa bloku też ruszy, jak będziemy mieć już tą umowę z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wszystko jest uzależnione od tej dotacji. Mamy już gotowe pozwolenie na budowę, mamy gotowe projekty, więc jesteśmy gotowi, żeby tam wbić łopatę, ogłaszać przetarg. Ile mieszkań powstanie w tym bloku? Bo zainteresowanie jest dosyć duże i myślę, że stąd ta nerwowość. Powstanie w tym bloku 66 mieszkań. To będzie 13 różnych konfiguracji, także naprawdę tam będzie można znaleźć coś dla siebie. To będą 3 segmenty, każdy z windą. Na parterze również będą lokale usługowe. Będzie tam mógł powstać jakiś, nie wiem, sklep, może jakaś kawiarnia. Uda się jeszcze przed wakacjami jakieś pierwsze informacje już konkretne dotyczące tego, jak będzie wyglądał nabór mieszkańcom, ogłosić? Zgodnie z naszym harmonogramem w drugim kwartale tego roku powinniśmy ogłosić przetarg. W tym samym czasie będziemy przeprowadzać nabór mieszkańców. W pierwszej kolejności ten nabór będzie organizowała gmina. Jeśli uda się gminie zebrać wszystkich chętnych najemców, no to przekażemy ich do spółki. Spółka już będzie zawierała umowy. Stworzymy także listę rezerwową. Jeśli gminie nie udałoby się zagospodarować wszystkich mieszkań, wtedy nabór będzie kontynuowała spółka. To wynika z przepisów prawa.